Panie Waldemarze, ile członków liczy Wasza organizacja? Około 300. Teraz akurat robimy, że się tak wyraża, aktualny spis, ale jest około 300. Łącznie z emerytami? Tak, tak, tak. No przed tegorocznym dniem nauczyciela nie widać optymizmu nauczycieli. Nie widać, wiąże się to z zapowiedziami rządu i z propozycjami zmian, które czeka nasza, nas czekają, związanymi z pragmatyką zawodową nauczycieli. Największe obawy budzi podniesienie pensum z 18 do 22 godzin. Tak, i tu jest jeszcze gdyby dodatkowe godziny, bo oprócz tych 22 godzin pensum jest 8 godzin, kiedy to nauczyciel ma być do dyspozycji. Ale i tak nauczyciele twierdzą, że obecnie już pracują, takie są były robione badania, od 35 do 50 godzin w tygodniu, no ponieważ muszą się przygotować do lekcji, muszą sprawdzić pracę, muszą tę pracę wymyślić, prawda? Muszą wypełnić dziennik. Tak, zgadza się. Czas pracy nauczyciela jest to 40 godzin, tak wynika z naszych umów. W tym jest 18 godzin pensum dydaktycznego, czyli tak w ułatwieniu są to lekcje, które musi przeprowadzić. Tak, no i pozostałe godziny to są godziny, kiedy nauczyciel musi się przygotowywać, dokształcać, brać udział w radach pedagogicznych i tak dalej, i tak dalej. I w zależności od przedmiotu, jakiego nauczyciel naucza, to kształtuje się, tak jak pan powiedział, od 35 nawet do 50 godzin. Minister Czarnek obiecuje, że jak podwyższy pensum, to jednocześnie zwiększy wynagrodzenia nauczycieli. Tak, i ja używam takiego argumentu, bo nasz zarząd główny przeprowadził dokładne wyliczenia. Nastąpi wzrost wynagrodzenia o 22%, a wzrost pensum o 24%. Z tego prosty rachunek, że wzrost wynagrodzenia, o którym się tak mówi, że my tyle otrzymamy, to jest 2%. Nauczyciele też obawiają się, że zwiększona już praca w jednej szkole, czyli wzrost pensum, spowoduje, że nie będą mogli dorabiać w innych szkołach. Po prostu na to zabraknie czasu. To nawet nie o to chodzi, wie pan. Jeżeli wzrośnie pensum, część nauczycieli po prostu przestanie być potrzebna, bo liczba uczniów, liczba godzin przewidzianych w programach nauczania jest stała. Nic nie słychać o zmianie w tym zakresie. W związku z tym, jeżeli wzrośnie pensum, ileś tam nauczycieli nie będzie potrzebnych, no i jak gdyby, co za tym idzie, będą zwalniani. Nie są znane kryteria, przy pomocy których dyrektor będzie, dyrektor czy może ktoś inny będzie tego wyboru dokonywał. Może to nie będzie potrzebne, bo takie zostaną warunki, że nauczyciele sami porezygnują. Tu jest pewne niebezpieczeństwo, bo te warunki, wyczuwam ironię w pana głosie, to są warunki, które spowodują, że nauczyciele szukający uznania, godziwego wynagrodzenia po prostu będą odchodzili z zawodu i szukali pracy gdzie indziej. Na dzień dzisiejszy są kłopoty ze znalezieniem nauczycieli w przedmiotach ścisłych. Jest tu może pewna sprzeczność, ale w przyszłości, jeżeli ten nowy przydział godzin, nowe pensum wejdzie w życie, to tych nauczycieli będzie nadmiar. No dobrze, rozmawiamy, jak to może być. Czarny okres troszeczkę się tam jawi nam. Ale co na to Związek Nauczyciela Polskiego? Znaczy, my ze względu na formę i treść rozmów z panem ministrem Czarnkiem, no czasami bywało tak, że były to rozmowy tylko z jego przedstawicielami, odrzuciliśmy te propozycje w całości. Niedawno odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZNP, który stosowną uchwałę w tym zakresie podjął. No bo albo jesteśmy traktowani poważnie i tak jak to się deklaruje, mamy do czynienia ze zmianami w uzgodnieniu ze środowiskiem, albo jest to wprowadzenie czegoś pod przymusem, pod presją, na siłę. Przypuszczamy, że władza korzysta z doświadczeń ostatniego strajku, kiedy to no naprawdę wykazała się wielką determinacją. No i tej determinacji się trochę w tej chwili boimy. Niemniej na dzień dzisiejszy stoimy na stanowisku, że nie akceptujemy tego, co nam proponuje rząd. No dobrze, ale to takie stanowisko, nie? Schowacie, tak jak zachowacie głowę w piasek, nic nie będziecie robić? Znaczy nie, w ostatnią sobotę odbyła się pikieta w Warszawie, gdzie wyraziliśmy protest przeciwko tym decyzjom i propozycjom ministerstwa i rządu.
No i w tej chwili się zastanawiamy, jaką formę naszego sprzeciwu przeciwko tym zmianom zastosujemy. Nie ukrywam, że w tym zakresie sytuacja jest trudna, bo ostatni strajk się negatywnie odbił na poczuciu naszej pewności zawodowej. I takie radykalne decyzje co do przyszłych działań jeszcze nie zapadły. Czyli rozumiem, a rozmawiać nie zamierzacie? Jednak jakoś negocjować? No jeżeli zostaną przedstawione nowe oferty, nowe propozycje, to z przyjemnością wrócimy do tych rozmów. Panie Bartosz, jeszcze chciałem pana spytać, bo pan to jest dość dawno szefem Związku Zawodowego Nauczycielstwa na Suwalszczyźnie w Suwałkach. Chciałem pana spytać, jak pan ocenia suwalski system motywowania nauczycieli? To Rada Miasta ustaliła takie warunki i tak jak były przeprowadzone badania i dopytywał się radny Siszkowski, to te dodatki motywacyjne się kształtują od kilkudziesięciu złotych do 400 zł. Są tak jakby spłaszczone. Jest bardzo mało osób, które dostają dodatki wyższe. System, który został zaproponowany, przyznawania tych dodatków motywacyjnych, uważam za dobry. No, możemy dyskutować z samorządem co do wysokości granic, czy też ilości środków, jakie są przeznaczane na tak zwane dodatki motywacyjne. To jest jedna strona stosowania tego systemu. Druga strona to jak on w praktyce wykorzystywany jest przez poszczególnych dyrektorów i przez organ prowadzący, bo tam na przykład są przewidziane dodatki motywacyjne w wysokości procentowej, przewidziane są nagrody. No i mamy do czynienia z dwoma podejściami do zastosowania tego systemu. Pierwsze podejście to jest swego rodzaju, przepraszam za rusycyzm, urawniłowka, kiedy w imię jakiegoś spokoju społecznego w Radzie Pedagogicznej stosuje się zaniżone, ale dawane w większej grupie osób te dodatki motywacyjne i stosowana jest kolejka co do nagród, bo przychodzi twoja kolej, to teraz powinieneś dostać nagrodę. I drugi system, w którym dyrektor, wykorzystując kryteria, jakie są zawarte w regulaminie dodatków motywacyjnych i nagród, wyróżnia w sposób zdecydowany wysokością nagrody, czy też wysokością dodatku motywacyjnego wybranych nauczycieli, którzy na to w pełni zasługują. Z doświadczenia wiem, że nawet minimalna różnica między poszczególnymi nauczycielami często wywołuje kontrowersje, ale w mojej ocenie to jest nie tylko dowód na to, że może być to niewłaściwie stosowane, ale na coraz większą pauperyzację naszego zawodu, bo uważam, że ludzie się wtedy między sobą kłócą, spierają, kiedy jest im po prostu źle, kiedy generalnie ich praca jest słabo oceniana. Gdyby byli oceniana i w tym wynagradzana, gdyby były nasze zarobki wysokie, to przypuszczam, że do takich sporów by nie dochodziło. Reasumując, uważam, że należałoby przyznawać nagrody wysokie, ale pojedynczym, czy mniejszej grupie nauczycieli, niż stosować zaniżone nagrody dla większego grona. To co, z tym kończymy i życzymy nauczycielom godziwych wynagrodzeń, i zdrowia. No tak, bo te pana życzenia wydaje się, że są skromne, ale jeżeli chodzi o ich wymiar słowny, natomiast uważam, że na dzień dzisiejszy to zdrowie nam się przyda nie tylko ze względu na COVID, ale też na przyjęcie ze spokojem tego, co nam się proponuje, a pieniądze naprawdę nam się przydadzą, bo dzisiaj to jest też miara naszej pracy.